tu mamy właśnie do wyjścia z rozdzielacza. To wykorzystane są od Bizona. Wciśniemy ten gaz. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Rozgrzany ciągnik, to przejedziemy się po drodze, zobaczycie, jak to wszystko działa. Ten dźwięk! Ładnie turbo! A tu pozdrawiamy kopalnia węgla brunatnego z WPK Konin. A tu mamy kawałek kukurydzy zasiany na takim kliniku. To by było gdzie robić naszym traktorem. Się wspiera do 3000 obrotów kręcimy.
Dobra, wieś wystraszona. To teraz poopowiadamy wam, jak to wszystko tutaj zostało zmontowane. Siema, witamy na kanale Trawi Garaż. Dziś już taki odcinek, gdzie będzie dużo widać o tej naszej płaskiej podłodze. Bardzo dużo rzeczy Rafał tutaj już zamontował i generalnie powoli widać ten finalny efekt. Także słuchajcie, pokrótce omówimy wam wszystkie elementy, które zostały zamontowane teraz, a których nie było we wcześniejszych materiałach. Także zaczynamy. Na poprzednim filmie mówiłem, że jak przekroczymy liczbę 5000 subskrypcji, to zrobimy dla was specjalny odcinek Q&A. Także pod tym filmem zapraszamy w komentarzach do zadawania nam pytań. Następny film to będzie tylko taki, gdzie będziemy odpowiadać na wszystkie wasze pytania dotyczące ciągnika, Hondy, tego co robimy na co dzień, skąd to się wzięło u nas, dlaczego tak, a nie inaczej. Możecie pisać w komentarzach tutaj pod filmem na YouTubie, na naszym fanpage'u, bo tam też udostępnimy na pewno ten film. Jest też taka grupa na Facebooku Ursus. Wszędzie, gdzie tylko zobaczycie ten materiał, możecie zadawać pytania. Ja te pytania wszystkie spiszę na kartkę i w następnym materiale postaramy się z Rafałem wam na to wszystko odpowiedzieć. Także co? A tymczasem lecimy z materiałem. Na wstępie wyjaśnię, dlaczego tak się kręci kierownicą, bo już ktoś tam w komentarzu wcześniej napisał, że się kręci jak na kutrze. No i jest to prawda, bo mamy teraz zamontowany bardzo duży siłownik. To jest pożyczony siłownik i miałem go na próbę po prostu, jak się sprawdzi. No ale jest za duży objętościowo i po prostu trzeba dużo razy kręcić. Jeszcze do tego jest ten siłownik w środku strasznie zardzewiały i puszcza olej, to dodatkowo jeszcze utrudnia wszystko. No tylko rozbierałeś, nie Rafał? Tak, rozbierałem i był strasznie zasyfiony i go złożyłem, ale to nic nie dało, także tu już mamy siłownik inny, mamy od Bizona, od skrętu, Orbitrol też jest od Bizona, także teraz powinno być dograne już tak. Czyli co, zmieniamy ten Orbitrol? Orbitrol zostaje, tylko zmieniamy. Aha, siłownik. Bo on był od Bizona już cały czas. Tylko zmieniamy siłownik, tylko on jest trochę dłuższy i będziemy musieli tutaj się bardziej schować felgę, pewnie zejść trochę niżej, gdzieś tu będzie musiało być mocowane, bo ten od Bizona ma dłuższy zakres i ciężko jest to się po prostu zmieścić, dlatego próbowałem innymi siłownikami, no ale jednak chyba zostanie tak, że będzie zamontowany jednak od Bizona. Od Bizona, od skrętu? Tak, od skrętu. Dobra, taki mamy też w 60 tam tej, gdzie ma całą tą tylną oś od Bizona u nas na przedzie. Zapraszamy też do tego materiału, to nasz brat Patryk nagrywał już o tym, też bardzo dużo pytań było na ten temat. Jak coś, to odsyłamy do tego materiału pod tytułem Bizon w Ursusie. Dobra, lecimy dalej. Dzisiaj robiłem stopnie. Te elementy kratki, no to zakupione są ze złomu. Jakoś je tam trochę obszlifowałem, dospawałem płaskowniki, żeby usztywnić. No i przyspawałem do profilu. Długo się w sumie zastanawiałem na to, jak zrobić, żeby te schody były przykręcane, ale w sumie łatwy demontaż, no i w miarę mocny, żeby nie chodziło. No i właśnie wymyśliłem, że na takich blachach to jest blacha trójka, ta sama co na podłodze, i naprawdę jest teraz tak sztywno, że jest tylko przyłapane na razie, a już wszystko jest bardzo sztywno, także na pewno nam się nie będą wyginać. Tutaj dosyć blisko opony, nie? Dosyć blisko koła, ale generalnie no, przejechaliśmy się tak fest, więc no, nie sądzę, żeby tutaj coś... A póki co większych chyba wyższych kół nie będzie, nie? Nie, na pewno nie będzie wyższych kół. No i jeszcze na pewno przyjdą stabilizatory na kabinę. Nie wiem, czy trzy, czy tylko dwa. Jeden na pewno będzie musiał być, który będzie trzymał kabinę przód-tył, żeby ona nam nie chodziła. Jeden z tyłu na pewno na boki. I nie wiem, czy jeszcze z przodu nie zrobię jakiegoś, żeby na boki, bo na tych tulejkach też nam może trochę pracować. To żeby nam kabina po prostu na boki nie chodziła i właśnie tak jak tu jest blisko, to żeby nam nie obcierało, to wtedy wszystko będzie działać tak, jak należy. Dobra, okej, okay, to wejdźmy teraz do środka. Powiemy może o tutaj, o tym kokpicie, o no kierownicy i o blasze. O tej blasze. Da się ją całą ściągnąć na tych śrubach, ale najpierw trzeba odkręcić sobie tą blachę i właśnie tą od dźwigni tych wszystkich też trzeba odkręcić tą blachę, żeby tą ściągnąć. Tak zrobiłem, ale jeszcze właśnie zastanawiam się i chyba tak zrobię, że jeszcze zrobię tutaj na środku okienko, żeby właśnie było dojście do skrzyni, zwłaszcza do bagnetu, no i do tych zatrzasków
bo no wiadomo, z 60 lubią się zakleszczać, no na tym naszym wybieraku nie powinno się tak dziać, no ale to dopiero się przekonamy w sumie w polu, w trakcie, jak to ileś czasu pojeździ. A jednak takie okienko się przyda. Chociaż trochę oszpeci nam tutaj, teraz jest tak fajnie, nie? Ale no i tak przyjdzie na to guma, i tak będzie też na takich stożkowych śrubach, tak jak tu, to są stożkowe ósemki śruby z kwasiaka. I na nich właśnie jest to wszystko montowane i tu też wtedy zrobię tak samo, także będzie na jednej płaszczyźnie. Aha, i nie później będzie na to przyjdzie guma, taka jak tam nasz brat właśnie w tym jednym ciągniku zamontował. I wtedy będzie ładnie, równo, gładko, nie będzie widać ani tych śrub, ani nic. Dobra, to teraz coś o pedałach, to znaczy mechanizmach rozłączania sprzęgła i hamulcu i gazie. Pedały nakładki mamy z Bizona, od hamulca to jest chyba lewy hamulec, bo właśnie były całe ładne, równe, gładkie, bez otworów. I akurat udało nam się jednego z żółtego Bizona, drugiego z czerwonego, no ale to wszystko będzie później pomalowane. Pedał gazu mamy z Hondy, z Accorda. Ja może przejdę z tamtej strony. Tu w ogóle mamy blachy od Bizona. Możeśmy pojechali do naszego kumpla Michała. I takie różne części, jak te właśnie pedały, blachy, tutaj sobie wykorzystywaliśmy, a wiadomo, stal droga, czasy ciężkie, robimy z tego co mamy. I tu jest ten właśnie pedał gazu z Hondy Accord 6 generacji. Otworzymy maskę, to będzie lepiej widać od tamtej strony. Dobra. Fajnie od góry. Pojechaliśmy do naszego kuzyna, on ma dużo ciągników, New Hollandy, jakieś Valtry i tak, MTZ-y, Belarusy, i sobie po prostu podpatrzyliśmy troszkę, jak ten pedał rozwiązać, bo nie chcieliśmy robić dziury w podłodze. To tak, tu jest linka od gazu, właśnie zamontowana, i tutaj dalej mamy dźwigienkę, która jest od gazu ręcznego. To jakoś tam pod spodem w tym kokpicie jest, nie? Tak, jest to zrobione na podkładkach sprężynowych, chyba są cztery podkładki. Jedna podkładka zwykła, druga sprężynowa i tak są na przemian. Na przemian cztery. I właśnie jest skręcone, żeby nam trzymało, jak wciśniemy ten gaz. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Jeszcze też na pewno zamiast tych podkładek będzie pasować ta sprężynka, co jest w podnośniku, od tej dźwigni, od podnośnika. Tam jest też tamta, co trzyma tą dźwignię. To też nam będzie tu pasować, jak się w razie te podkładki nie sprawdzą, no to wtedy zamontujemy sobie sprężynkę i na pewno będzie dobrze. Dobra, to pokażmy ten gaz z tamtej strony, jak ta linka. Ja szybko pokażę. O, tutaj jest linka dokładnie od takiego dukatu, jak tutaj ta pompa, tak? Tak, no bo to jest... Jest sobie ładnie pompy. Pracuje, jest tak zrobione, żeby ta linka w całym zakresie pracuje. Pokaż, Rafał, wciśnij tam ten... I jest do końca, do ogranicznika mamy dodechy, także elegancko. Zamontowany mamy już zawór od hamulca, od przyczepy. Jest na tym oryginalnym cięgle, co było. 60 z tą sprężyną. I jest do tego pedału, co wcześniej zrobiłem. Także wszystko pięknie, ładnie działa, tylko tu jest jeszcze dołożona sprężyna, żeby nam lżej się ten pedał wciskało. Tu na razie tak na szybko zrobiłem, w ogóle czy to się sprawdzi. Będzie po prostu trzeba dorobić inny uchwyt, jakiś estetyczniejszy na pewno, i tą sprężynę może też jakoś troszkę na dół dać. No, żeby estetyki trochę było, bo ktoś tam pisał, że trochę mamy kanciato, że za mało polotu jest w naszym projekcie. No ale słuchajcie, jak mamy dostępną tylko podstawową spawarkę Migomat i w sumie dwa Bosche, nie? Tak. I śrubokręt i 17 klucz, tak przysłowiowo, no to robimy z tego co mamy i tak uważam, że to wychodzi bardzo dobrze. Hamulce, no to mamy pompkę krótką od 60, wkręcony taki kruciec na klej, bo gwint troszkę był inny, ale... Ja też mówiliśmy ostatnio, nie? Dało się wkręcić, tak. No i tu już są zakute przewody zwykłe od zwykłego samochodu, cieńsze niż te, co są 60, no ale to daje radę. I nie ma co tam w ogóle narzekać. Na pewno jeszcze tu będzie problem, żeby to wszystko zabudować, bo to na pewno trzeba jakoś, ale to już się obmyśli później. No wiadomo, jakby była płaska blacha i wszystko byśmy mieli zamiast na linkach, to na pompkach i tak dalej, i ten orbitor można by też inaczej jeszcze trochę zamontować, to wtedy by można zrobić prostą blachę, ale tutaj będzie trochę zabawy, żeby to tutaj uszczelnić, ale myślę, że jak już wszystko będzie gotowe, no to jakoś to
to się ogarnie. Także będzie po prostu troszkę trudniej, ale do zrobienia. Jeszcze nie było rzeczy, z którą Rafał by sobie nie poradził, także myślę, że to... Rafał nieraz wróci do domu, posiedzi trochę, pomyśli, wraca do garażu i nagle już pomysł rodzi się w głowie. Dobra, lecimy z kolejnymi elementami. Te blachy, to jak już Paweł wcześniej mówił, to wykorzystane są od Bizona, no bo chcemy właśnie jak najbardziej ograniczyć koszty, bo arkusz blachy, tak jak kupowaliśmy tą na podłogę, no to strasznie drogo wyszedł, to jest trójka, a chcieliśmy trochę cieńszą. No i akurat od Bizona był taki odpad całą, w sumie cały ten tył kupiliśmy od Bizona, bo on już do Bizona by na pewno się nie nadał, bo już były tam mocowania i wszystko pordzewiałe, ale były fragmenty blachy, która była niepogięta i właśnie mogliśmy ją wykorzystać. Także tu będzie na pewno blacha sama zostanie raczej i przyjdą naklejki wtedy, żeby właśnie poopisywać sobie te dźwignie trochę, żeby było wiadomo co od czego. I ona będzie na czarno pomalowana i jeszcze mam w planach tutaj zamontować od spodu takie szczotki wygłuszające, jak są nieraz przy drzwiach montowane, tam w kastorami można kupić czy coś, po prostu żeby nam trochę też wyciszyło. Mamy zamontowany już rozdzielacz, w końcu udało się go tu jakoś wcisnąć. Są uspawane i powyginane przeze mnie rurki, wszystko jest na rurkach, żeby wyjść z kabiny sobie rurkami. Dopiero pod kabiną zaraz Paweł pokaże, jak wychodzą te wyjścia wszystkie. I wtedy dopiero sobie będziemy szli wężami na ciągnik. No i dalej do przodu raczej to pójdą też rurki. Jeszcze też przywieziemy rurkę od Bizona od skrętu. Ona jest w miarę nie takiej dużej średnicy. Sobie puścimy ją za ramą. I będzie po prostu trochę estetycznie i nie będzie trzeba robić tyle mocowań, bo wąż to wiadomo się ugina, jest gruby. A rurka no to złapiemy na końcu i na początku i może w połowie i już będzie się trzymać ładnie równo. Tu mamy właśnie te wyjścia ze rozdzielacza. Tu jest chyba te dwa, to są od hydrauliki, a te dwa będą na tuza wychodzić. To są rurki od cyklopa naszego. Mieliśmy cyklop, poszedł na złom, nie? Tak. I w momencie, po prostu kiedy dorobiłem sobie giętarkę. Rafał sam sobie zrobił giętarkę, nie? Tak, żeby te rurki tu... Tokarz mi dotoczył dwa krążki, to tam podejrzałem u właśnie jak miał z Duntrak. Giętarkę tam dostał od jakiejś firmy, no to zobaczyłem mniej więcej jak to wygląda, jak to powinno być skonstruowane i dorobiliśmy na po prostu na jeden rozmiar rurki na ten i naprawdę fajnie to działa. Także pozdrawiamy Mariusza Zdanowskiego. Tak. Warto oglądać filmy, które są gdzieś tam na innych kanałach, bo zawsze można coś podpatrzeć. No i pozdrawiamy standardowo pana Janusza, naszego tokarza, który po prostu spełnia wszystkie nasze tutaj fanaberie. A początkowo jak do niego zaczęliśmy jeździć, to trochę się łapał za głowę, ale teraz już wie, że łatwo nie jest, ale satysfakcja potem jest gdzieś, jak to wszystko zaczyna działać, nie? Tak, to tutaj mamy te wyjścia, a tutaj mamy zasilanie, bo zasilaniem będziemy musieli sobie wejść w dekiel. I tam już wcześniej ktoś pytał, jak to powinno być zrobione. I też już tam zaczerpnąłem trochę wiedzy. I dekiel musi być przerobiony. Będzie coś takiego, że pompa będzie zasilać od razu nam ten rozdzielacz, który mamy tu u góry. I później z rozdzielacza będzie wracać olej z powrotem w dekiel, w kanał, w który zasilać będzie dopiero podnośnik. Dlatego tak musi być, bo właśnie w rozdzielaczu w podnośniku mamy wyjście już tam na ten filterek, no i tam już nie da się nic jakby podczepić dalej. Dlatego najpierw musi być ten rozdzielacz, a później będzie zasilać nam rozdzielacz właśnie ten od podnośnika. No i wtedy będziemy mogli sobie jeszcze przed tym rozdzielaczem zamontować sobie filtr olejowy zewnętrzny, taki ciśnieniowy, to nam zabezpieczy cały układ. No i ekstra. Kokpit mamy w sumie oryginalny od tej maski, tylko że on tu jeszcze sobie szedł troszkę szerzej. Ja to wszystko wyciąłem, go skróciłem, żeby ładnie nam tu się schodził ze skosa i właśnie do wysiadania, żeby było trochę więcej miejsca. I tu właśnie wywaliłem ten element oryginalny, co był, i są dorobione takie blaszki, żeby tu właśnie jeszcze zamontować jakieś czujniki czy kontrolki, co tam jeszcze będzie potrzeba. No tu mamy zamontowany ten gaz ręczny, on jest na śrubie tu
M16 przewierconej w środku, żeby właśnie było łatwo można od tego kokpitu odkręcić. I jak w razie będzie ten kokpit, jeszcze nie wiem właśnie, czy będzie obijany, czy będzie polakierowany, no to żeby było, nie było problemu z jakimś tu obrobieniem tego kokpitu. No i co, regulacja kierownicy jeszcze, tak, nie? Tak, regulacja kierownicy, osłony też podrabiam własnoręcznie. Teraz mamy na sam dół i złożoną do góry. Możemy sobie teraz tutaj jedną dźwigienką ciągniemy do góry i możemy sobie wtedy góra, dół ją opuszczać i przód, tył. To wszystko jest na jednej dźwigience. Gdy dokręcimy, wszystko nam stoi w miejscu. To już też było w materiale, nie? W poprzednim materiale pokazujemy dokładnie, jak to tam w środku jest zrobione, także jak ktoś nie widział, to śmiało zapraszamy, nie? No i co jeszcze trzeba powiedzieć, że jak tak się dobrze przyjrzymy, to Rafał głowę ma ponad kabiną, nie? Tutaj, właściwie. I wszyscy piszą, że to bez sensu i tak dalej. Ale słuchajcie, kabina zostanie podwyższona. To wszystko jest przemyślane. Przez to właśnie, że zrobiliśmy płaską podłogę, no to musimy tą kabinę automatycznie podwyższyć. Więc myślę, że... no, nie trzeba nam tego tłumaczyć, bo robiąc takie rzeczy trzeba było to przemyśleć na początkowym etapie, nie? Także jeszcze nie wiemy, musimy to dobrze zmierzyć. Rafał, ile podwyższymy? Nie wiem, jeszcze zmierzę sobie, ile uciąłem dokładnie i też jeszcze trzeba dobrze usiąść i zobaczyć, jeszcze usiądziemy sobie w brata ciągniku, co ma kabinę i oryginalną 60, ile tego miejsca na głową jest i ile trzeba będzie podnieść, ale myślę, że jakieś 20 do 30 cm. Wczoraj w ogóle sprzątaliśmy garaż i tak dalej, bo też w poniedziałek będziemy mieli wizytę właśnie tutaj pana Wojtka Naglaka. Przyjadą zobaczyć, jak tutaj idą nam postępy w budowaniu tej płaskiej podłogi i przerabianiu tej ich kabiny, którą nam dostarczyli. Także już nie możemy się doczekać spotkania. I co? Zastanawialiśmy się, ile tutaj różnych marek już w tym naszym Ursusie siedzi. Także Fiat Ducato, no bo pompa, siedzenie MTZ, kierownica, ładowarka JCV, pedały od Bizona, napęd mamy od Stara, siłownik też tam od czegoś tam jest, ale będzie inny, też od Bizona, turbo z BMW. Z BMW, tak. No co tam, pedał gazu mamy z Hondy jeszcze. Z Hondy, alternator z Hondy, pompa wspomagania z Hondy. Tak. Orbitrol jest, napinająca jest z Opla. Rolka z Opla. Tutaj tulejka z czego? Z Hyundai'a? Hyundai Kia. Hyundai Kia. Co tu jeszcze jest takiego ciekawego? Siłowniki mamy z wózka widłowego jakiegoś. Tak, jakiś wózek widłowy, nie wiadomo co. No to chyba wszystko, pewnie o czymś... A, i Zetor, nie? Kolektor ssący tutaj od Zetora. Cichy tylny most jest od Zetora, nie? Także troszkę tych marek tutaj jest. Ktoś tam już do nas też pisał, że to już nie jest 60 i tak dalej, że to nie przypomina 60. No może nie przypomina, ale bazuje to na 60. Blok, silnik mamy całkowicie oryginalny od 60, skrzynia od 60. Także no... Wiadomo, no wizualnie się bardzo mocno zmieniło, ale to jest nasz autorski projekt i w zasadzie nie zależy nam, żeby to wyglądało jak 60. Robimy to dla siebie, chcemy może troszkę pokazać, że tak jak bardzo dużo ludzi w komentarzach pisze, że gdyby może Ursus produkował te ciągniki do dziś i je udoskonalił, to mielibyśmy naprawdę kawał fajnej maszyny, która mogłaby być nawet eksportowana gdzieś za granicę i mogłoby naprawdę to fajnie wyjść, no ale... to już każdy wie. No, właśnie jeszcze mogę powiedzieć, że tak jak my to robimy, to wszystko są proste konstrukcje, jakieś materiały są właśnie ze złomu i tak dalej. Także ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby po prostu takie rozwiązania były już robione w tych latach, co wychodziła 60, bo to nic skomplikowanego tak naprawdę nie włożyliśmy, nic niestworzonego, nic nowego, co powstało niedawno, tylko to wszystko są stare rzeczy ze starych jakichś tam sprzętów, także to nie jest po prostu nic nadzwyczajnego. To nie jest żadna innowacja, tylko po prostu no
my nie mamy maszyn, robimy wszystko ręcznie, nie? Gdyby to poszło na jakąś taśmę produkcyjną, no to kurczę, to moment produkcja takich rzeczy, nie? Rafał to wszystko chałupniczo dorabia w domu, Bosch wiertarka i spawarka, to jego najlepsi przyjaciele ostatnio, więc tak to wygląda, dlatego to trochę nam wolno idzie, a naprawdę wkładamy w to masę czasu. Rafał siedzi tutaj całymi godzinami w tym gorącym garażu, leje się z niego pot, obciera się ręcznikiem i działa dalej. Także co, w tym materiale to wszystko, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawić łapę w górę oczywiście pod tym filmem i pamiętajcie, żeby zadawać w komentarzach pytania. Bo następny odcinek to będzie Q&A. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. I co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Siemasz. Ten dźwięk taki to hamulec. Trochę jeszcze tam się przycina.